Fajnie to wygląda, nie? Dobra, teraz sobie zrobimy inną rzecz. Weźmy sobie personalizację i tu mamy różne takie pierdółki, nie? Dźwięk na przykład. Strzelanie oczywiście siarczyste. Dajmy coś takiego. No to to jest takie, wiecie, to ten... O, i możemy tutaj camber sobie zrobić. Troszeczkę. Nie za duży, tu można jeszcze większy sobie zrobić. I tak, kolor nitro możemy sobie zmienić. No w sumie mamy trochę, kurde, cała kasa pójdzie na to, ja pierd... A, właśnie! Jedna rzecz, ja tam chyba wygrałem jakąś specjalną część do tego, do samochodu. Poczekaj, to było chyba zawieszenie driftowe jakieś. Ale i tak już mam lepsze zainstalowane, to... Nawet wyścigowe mi się tam odblokowało jakieś, daj spokój. Stance and Dance, mówicie, tak? Spróbuj grzać silnik podczas swapa. Na razie nie mam dostępnych silników do swapa, więc nie możemy tego robić, nie? No. Dobra. To mamy porobione. Teraz tak, wygląd. Tutaj mamy efekty. Mam czerwony dym spod opon. Średnio mi się on podoba, ale niech zostanie. No i nie próbowałem jeszcze neonów. Weźmy sobie, zobaczymy jak to wygląda. Weźmy sobie fioletowy albo purpurowy. Czy można sprawić, żeby migotał? Chyba nie. W ogóle świeci się, czy? Pneumatykę? Nie wiem, czy tu mam. Dawaj, zainstalujemy, kurde. Jak szaleć, to szaleć. Klakson. I patrzcie, tutaj nie można go przetestować chyba. A nie można, można. Klaksony. Klakson. Ja muszę coś takiego Volvo zainstalować. Cześć, tu mi się jeden podobał. Ten? Zajebisty ten klakson, wart każdych pieniędzy. Dobra, kolor nitra możemy dać niebieski. I proszę, oskubałem się prawie z całej kasy. Dźwięk wydechu, zawieszenie już sobie poprawiliśmy. Lakier, winyle to zostawiamy. I nadwozie. Tutaj możemy sobie też parę rzeczy pozmieniać, na przykład maskę. Ja mam aktualnie tę maskę, dlatego że ona mi pasuje po prostu do malowania, nie? Mam taką gładką. Możemy sobie wymienić przedni zderzak, jeśli chcemy. Możemy całkowicie praktycznie zmienić przód samochodu, co nie do końca mi się podoba, bo to jest przód ogólnie z Sylvii. Nissan Sylvia S13 i ja bym wolał zostawić ten standardowy. Reflektory możemy zmienić na bardziej takie standardowe, jeśli chcemy. Masa opcji tuningu tutaj do stosowania jest w tych samochodach. Możemy sobie porobić różne fajne rzeczy, nie? Możemy też usunąć ten rozdzielacz powietrza. Nie, co chciałem. To i usuń. O. I taki mamy bardziej undergroundowy styl, nie? Tego samochodu, bo tam nie było rozdzielaczy powietrza. Możemy sobie dać jakieś hardkorowe progi. Dajmy może taki. Jaki obniżony. I tak, tutaj mamy owiewki, w sumie do driftu może chyba być. Tylne zderzaki, spoiler, możemy tu wszystko powymieniać, nie? O, to w sumie fajnie wyglądało przy tym moim malowaniu, nie? Dobra. 100 500 to kosztowało, więc git, będzie lżejszy trochę. To już mamy. Tylne błotniki, te mi się bardzo podobają, bo inne są takie jakieś kwadratowe. Nie pasuje mi to. Tak, więc to mamy. Spoiler możemy sobie wymienić na jakiś tam inny. Wiecie co, ten duży już mi się trochę znudził i dałbym sobie po prostu taką zwykłą kaczkę tutaj. Nie ogarnąłem jeszcze, w jaki sposób maluje się te spoilery, więc póki co musimy zostawić taki, jaki jest.
No i tylne światła może zmieńmy na takie standardowe. Nie? Tak, z tyłu mam tablicę rejestracyjną. Ktoś tam się pytał, czy tablicę rejestracyjną można zmieniać. No jak najbardziej można. Można dać tutaj dyfuzor hardkorowy, ale my nie damy. No i dajmy sobie jakiś odpowiedni wydech do driftu. Można dać taki. Oh my god. To już znamy z poprzednich Need for Speedów, prawda? Nie wiem, co tu wybrać. Wszystkie w sumie tak odstają dosyć mocno, nie? I... to jest dobre. Chcę to. Doskonałe do driftu, elegancko. Dobra, mamy. Boczne lusterka to nie. Błotniki. No i mamy chyba tak furkę porobioną, nie wiem. Aha, felgi, czekaj. Felgi mi się w sumie podobają, są całkiem spoko. No ale możemy sobie tam wymienić, nie? Nie mogę wyłączyć silnika. Nie wiem, jak się wyłącza. Dobra. Wybieramy sobie felgi. Więcej LEDów, tak? Strzelba niezła. Dobra. Jakie tu felgi do driftu? No bodyki ty są. Tutaj sobie bodyki sam tworzysz, wiesz? Nie ma takiego typowego bodykitu. Te felgi mi się bardzo podobają, o te. Tylko pasują mi bardziej do jakiegoś egzotyka. Musimy sobie coś tutaj wybrać. Może dajmy coś takiego? Jak to wygląda? Okej. A i jeszcze jedna rzecz. Możemy dać tutaj inne opony. Rozmiar felgi oczywiście na maksa. Czekaj. Zmiana felg, kolor wykończenia, to chyba tutaj, a nie, gdzie się to opony robiło? Lakieru, kolor wykończenia, zmiana rozmiaru, nie ma tu opony, przecież te opony też można było. Nie wiem, może dla tej felgi nie można opon zmieniać? A nie, teraz można, dobra, musiałem cofnąć, jest, opona. No, wybierzmy sobie takie driftowe. Kurde, sporo to kosztuje. Tutaj mamy takie opony, takie felgi ze specjalnym jeszcze dodatkowym chłodzeniem na hamulce. Zaciski hamulcowe, no tutaj nie będziemy wymieniać, takich nie widać, nie? Tarcze hamulcowe tak samo, dobra. Teraz tylna felga. I tutaj też wybierzemy sobie inną oponkę. Cyk. I inną felgę. Zaciski, felgi, cyk. Niezły naciąg, nie? Dobra, i wybierzemy sobie tutaj jakąś driftową felgę. W ogóle ja wam chyba zasłaniam trochę felgę, nie? Nie mogę tutaj... O! Jezu! Przydałoby się trochę szerszy kapeć tutaj, ale do driftu to... Nie ma co. I podriftujemy sobie trochę w dokach, zobaczymy jak to wygląda teraz z tą furką. Aha, jeszcze kwestia tuningu. Czułość kierownicy, spróbujmy na max. Kontrola trakcji wyłączona. Styl driftu na gaz. Siła docisku spróbujmy zmniejszyć. No i zobaczmy. Dobra. Doskonale. Dobra, tu mamy zawody driftowe, ale spróbuj najpierw ogarnąć tą furę. Jaka pierdziawa z tego jest. Woo! Jak to brzmi? Dobra, to co, może sprawdzimy sobie te drifty tutaj. Tutaj mamy
Pojedynek, próba driftu. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Właśnie, neony mi się zapaliły. Zobaczymy, jaki pójdzie drift pierwszy tym samochodem. On nie jest zbyt szybki jeszcze, ale może jakoś pójdzie. Dobra. Kurde. Kurde, ten dźwięk na wysokich obrotach. Zajebisty jest. 120 tysięcy muszę tu naskrobać. Samochód tak jakby nie chciał dalej lecieć podczas tego ślizgu. Tam na tym wyścigu, na tej próbie liftowej. I powiem wam, że maździocho mi się lepiej latało. Spróbuj bez negatywu. Tutaj negatyw nie ma żadnego wpływu na jazdę samochodem. Tu nie ma... Damian, tutaj nie ma to wpływu na ten, na jazdę tym autem. Ja myślę, że tu bardziej te opony, albo może zawieszenie, które sobie zrobiliśmy, jakieś tam inne. Tutaj mieliśmy drifting, trochę hajsu chyba za to wpadło. Gdzie mamy jeszcze drift? Aha, właśnie, strefy pomiarowe, strefy driftowe są do robienia. Jest tego naprawdę dużo. W mieście mamy też jakiś drift, dobra, mamy tam flaminga do zebrania. Czekaj, tutaj. Dobra, i tutaj mamy zawody driftowe, ale mamy też dwie strefki. Musimy sobie przejechać na drugą stronę. Siema Hubert. Kiedy rozdam te kody do NFS-a, jak je dostanę? Jeszcze nie dostałem tych kodów. Jak je dostanę, to wyślę tym osobom, które wygrały konkurs. Siema Pączek. Ja już czekam na meeting, no musimy jakiś zrobić. Fajne jest to, że jak wbijamy sobie do garażu, to pojawiają nam się też samochody innych graczy. Pójmy. I cyk, 43 tysiące, nie wiem, nie wyglądał ten drift ładnie, nie? Czy jest multiplatformowa sesja? Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że raczej nie. Dobra. Ops. No całkiem. Dalej po zaciągnięciu ręcznego na drifcie samochód się tak dziwnie zachowuje, tak odwraca się w drugą stronę, tak samo nierealistycznie jak w paybacku. Dziwnie to wygląda, zresztą widzicie teraz na streamie, nie? Jakby... Masakra. I tak to wygląda. Więcej mocy. Nie wiem, może opony niedriftowe jakieś założyć do tego? Ile masz hajsu? Malutko, 40 tysięcy tylko. Dobra, ale tutaj dwie gwiazdki udało się wbić, z drugiej strony też. Więc, kurde, no nie jest tak źle, nie?
Trzeba tutaj dawkować gazu, bo samochód tak oskryptowanie sztucznie przesterowuje. Inaczej się na przykład driftuje w Fordzie, nie? W zależności od ile gazu dodasz, tak jakby driftujesz, nie wiem jak się mam to powiedzieć. To jest bardzo dziwnie z tym. Nie potrafię tego do końca wyczuć, ale może też jakiś tam tuning specjalny pomoże, tak? Że zmienimy sobie ustawienia samochodu, jakieś może opony wyścigowe, na przykład kombinacja dyferencjału driftowego z oponami wyścigowymi, na przykład coś takiego, nie? Może to da jakiś tam lepszy rezultat. Dobra, hop. I mamy kolejnego flaminga. Tutaj jeszcze jeden flaming powinien być gdzieś na tym torze, ale o, jest tutaj coś. Tutaj mamy flaminga. Zobaczmy. Ale masz czerwony kolor, nie? Z tym dymem spod opon. Czy potrafię sterowanie porównać do jakiejś innej gry oprócz NFS-a? Raczej nie. Ciężko mi naprawdę czegoś innego porównać. Drift jest trochę podobny do tego, co było w Paybacku. A gdzie tu się wyjeżdża? Ale. Tak do innej gry no nie ma porównania. Ani to nie jest żadne The Crew, ani... No, chyba wyjazd jest. Tu jest wyjazd, no. Ciężko powiedzieć. Dobra, wyjeżdżamy stąd. I tak, zbieramy sobie flaminga. Szalony, kurde. Nie wiem, co tu trzeba by było zrobić, żeby ten samochód jakoś tak fajnie jeździł, driftował. Co my tu mamy? Tutaj jest. Pyk. Zrobimy sobie meeting, jak gra będzie miała już premierę normalnie, nie? Wtedy sobie zrobimy meetinga. Czekajcie, tu chyba wszystkie flamingi. Nie, jeszcze jeden musi gdzieś zostać. Musiałby gdzieś tu być flaming jakiś do odkrycia. No, nie widzę go. Dobra. Więc tutaj mamy to. No i tu mamy jakieś zawody driftowe. Możemy sobie zobaczyć, jak mi pójdzie teraz tym samochodem. Kilka zawodów driftowych tam mamy. Podnieś moc, skrzynię zmień na zwykłą, coś z układem napędowym. No, tam pewnie różne rzeczy można porobić, nie? Mi się wydaje, że samochód teraz trochę za bardzo obkręca. Nie wiem jak to... Znaczy, ja dużo driftuję w Fordzie Horizon i tutaj totalnie nie potrafię tego ogarnąć. Na pewno opony są za mało przyczepne. Spróbujmy może kombinację opon wyścigowych. Rajdowe, tu mamy jakieś opony na tor. Może to nam coś da, będzie samochód bardziej przyczepny. Jakby tak całkiem go robić na drift, to tak ciężko jest. I differ. Dajmy... drogowy? No spróbujmy. Może będzie lepiej, nie wiem. To jest Need for Speed Heat. Dobra. Idziemy sobie jeszcze podliftować w dzień, zobaczymy teraz, co się stanie. Co flamingi dają? Niektórzy mówią, że jakieś samochody się odblokowuje, więc no, trzeba to będzie sprawdzić, nie? Chodźmy sobie jeszcze na jakiś drifting. I tak. Teraz trochę żeśmy tutaj zmienili tuning. Mamy niby jakieś tam inne oponki. Może czterobiegowa skrzynia biegów nie jest najlepsza? Nie wiem, kurde, próbuję tutaj różnych rzeczy. Dobra, osiągi.
I tak, sprzęgło mamy spoko. Skrzynię biegów dajmy to może zwykłą, sześciobiegową. Opony mamy chyba trochę zbyt przyczepne. Dajmy może pokazowe. I dyferencjał mamy tutaj drogowy. Dobra, zostawimy tak jak jest. Mamy coś kasy? Mamy coś kasy. To może spróbujmy mocy tutaj dać więcej. Czekaj. Mocy więcej. A może tą turbosprężarkę wymienimy. Hamulce zawieszenie. Czekaj. Sklep z częściami i dajmy może... Dajmy to podwójne turbo, zobaczymy co się stanie z samochodem. Myślałem, że dzisiaj multi popykamy, bo jestem szczęśliwym. No dzisiaj na razie nie, na razie nie. Premiera zbiera 8, a ty już się bawisz. No tak, 8 przecież za 3 dni jest. Powinienem już mieć dużo wcześniej jeszcze grę. Mocy więcej, panie. No teraz daliśmy dwa ślimaki, to zobaczymy co z samochodem będzie się działo. Może będzie lepiej, nie wiem. Próbuję tutaj ogarnąć jakoś ten drifting w tej grze. Może coś z tego będzie, czy nie. Dobra. Chodźmy sobie na może ten drifting tutaj. Zobaczymy co się teraz stanie z autem. Mamy standardową skrzynię biegów. Mamy trochę pozmieniane to wszystko. Jak się... Widzicie, ta gra się doczytuje dosyć szybko, ale tekstury jakby doczytują się trochę później, nie? Łup! Do wody. Ta woda jest dziwna w tej grze. Żadnego plusku nie ma, nie? Jak gra z niej, z 2001 roku. Tu mamy jakieś strefki driftowe, spróbuję machnąć jedną, bo tutaj już próbowałem swoich sił. Ja bym tu spróbował jednak trochę więcej mocy, bo już coś tam fajnie się trzyma furka. Fajnie się słucha podczas tego driftu. Tak dziwnie się zachowuje, po zmianie tego napędu, naprawdę. Ale kurde, ładnie się udało przelecieć, 25 tysięcy punktów zdobyłem. Możemy sobie tą strefkę polecieć też w drugą stronę. Nieźle, dobra. Idziemy na zawody driftowe, zobaczymy co się z samochodem będzie działo. No kunia by się więcej tu przydało. Dobra. I no, startujemy. Zrabiam siankę, robię jakieś kulałko, spoko. Ten klakson nawet teraz działa, zobaczcie, możemy sobie skręcać kołami. Dobra, lecimy. Ja myślę, że te furki jeszcze za wolne są trochę do driftu. I całkiem spoko teraz. Nie zarzuciło mu dupery.
300 tysięcy mamy tu ogarnąć, kurde. A na prostej chyba, o, ja tu nie przeskoczę. O, dobra, ja przeskoczę. O, zaryw, kurde. Co oni mi tu każą skakać furą driftową, no hello. Za wolne to jest, tutaj nie da się wejść w te, znaczy nie da się pokonać driftem tych zakrętów. Chcielibyśmy jakąś szybszą furę kupić, no miałem już parę set tysięcy. To wziąłem, wszystko wbadowałem w tą furę. Trzeba by było też swapa porobić, no warto by było też wziąć się za te wyścigi. Okay. Co to było? Oh my god. Dobra, hop. Mam nadzieję, że nie zaryje teraz. Let's go. Jezus, strasznie. No nie wiem, czy te 300 tysięcy tu wbije. Nawet jeszcze 200 nie mam, to już ostatnie okrążenie. Kurde, słabizna. To i żeby zrobić jakąś furkę do driftu, to naprawdę trzeba tych furek trochę przetasować. Jeszcze nie wiadomo, co jest dobre do driftu. A myślę, że ten Nissan raczej nie jest najlepszy. W paybacku najlepsze były fury z napędem na 4 koła do driftu. Serio. Szalało się tymi furkami tam. Sterowanie wygląda strasznie. No jeśli chodzi o driftowanie, to powiem wam, że nie jest za dobrze w tym Need for Speedzie. Przynajmniej jak driftuję tą furą, no nie potrafię tego ogarnąć. Nie wiem, o co tu chodzi za bardzo dokładnie z tym driftowaniem. A driftuję w innych grach i całkiem nieźle mi idzie, no. Tutaj jakoś, no jest tak samo jak w poprzednich Need for Speedach, bym powiedział. Na pewno prowadzenie samochodów, takie ściganie się jest przyjemniejsze, ale driftowanie jakoś jest lipa trochę jak na razie, ale może jeszcze uda się to jakoś ogarnąć, zobaczymy, nie?